No i przechodzimy do chyba najważniejszego na tej sesji punktu, analiza polityki oświatowej w powiecie giżyckim, brzuch numer 4. Merytorycznie zajmowała się tym Komisja Edukacji, ale za chwilę poproszę może jeszcze pana przewodniczącego o zabranie głosu na ten temat, ale chcę powiedzieć, że na sesję zaproszeni zostali wszyscy dyrektorzy szkół i placówek z prośbą o przygotowanie się do wystąpienia na sesji ze swoimi uwagami na temat tego materiału, który został państwu przedstawiony, przygotowany. Dlaczego na sesji? Ponieważ państwo radni w przyszłości będą musieli podejmować jakieś decyzje i żebyśmy mieli taki cykl tych już jakiś, mogli wypracować jakieś stanowisko. W związku z tym chciałabym, żeby wszyscy radni zapoznali się ze zdaniem dyrektorów szkół, ze zdaniem pana dyrektora Ambroziaka i ewentualne uwagi, żebyśmy sobie to zanotowali na przyszłość. Bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Pana przewodniczącego przy komisji. Będzie pan głosował za Wigilią? Nauczyciele będą mówić o karcie nauczyciela? Dyrektorzy mają trochę inne zdanie. Ja bardzo proszę, może przejdźmy do... Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, przede wszystkim komisja przyjęła dokument. W trakcie posiedzenia zwróciła uwagę na, w sensie pozytywnym oczywiście, na bardzo aktywny udział szkół i placówek oświatowych w realizacji programów zewnętrznych, w tym programów Unii Europejskiej. Zdaniem komisji jest to zauważalne i wyjątkowe. Komisja zwróciła uwagę ponadto na konieczność stałego i ciągłego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb i aspiracji młodzieży, a także do potrzeb rynku pracy, z tym, że do rynku pracy w rozumieniu nie rynku pracy jako powiatu giżyckiego. Mówiąc o rynek pracy, mamy na myśli również rynek pracy powiatów, przynajmniej powiatów ościennych. A co do tego idzie konieczność wypracowania efektywnych metod współdziałania z przedstawicielami tego rynku, czyli zakładami pracy, przedsiębiorstwami, instytucjami, ich kierownictwem, czyli pracodawcami. Przykładem takiego reagowania na potrzeby rynku niech chociażby będzie utworzenie kierunku mechanik samochodowy. Komisja poza tym zwróciła uwagę na to, o czym pani przewodnicząca już powiedziała, na umożliwienie dyrektorom szkół i placówek oświatowych wystąpienie na dzisiejszej sesji, do czego gorąco zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi w tej części? Proszę państwa, ponieważ wszyscy radni zapoznali się z materiałem, wszyscy dyrektorzy szkół i placówek również. Bardzo proszę wobec tego, ja przepraszam, że będę tak prosiła jak do tablicy, ale no, wydaje mi się, że to jest konieczne. Bardzo proszę, czy pani dyrektor Iwona Rosa, pierwsza liceum ogólnokształcące, czy zechciałaby się... Nie ma pani żadnych uwag do tego materiału? Nie. Dobrze by była na komisja omówić tę sprawę. Proszę bardzo, drugie liceum ogólnokształcące, czy pani dyrektor ma jakieś uwagi? Ja mam jedną uwagę, ponieważ polityka rzeczywiście przedstawia przyszłość czy wizję. Oświaty jako oświaty w zreformowanym systemie, a nie poprzez konieczności zwalniania nauczycieli. Jakoś ten temat gdzieś tam umyka, bo w związku z zniżem demograficznym, co jest poruszane w tej polityce, na pewno będziemy musieli zacząć zwalniać nauczycieli, którzy mają często 20-paroletni staż pracy i nie są objęci żadną ochroną emerytalną. Znalezienie im jakichś tam, powiedzmy sobie, rozwiązań i etatów nie będzie łatwe. Także tylko i wyłącznie chciałabym na to zwrócić uwagę. Dziękuję. Pan dyrektor Janusz Obradowicz, ze Szkoły Informatycznej. Trudno komentować, co jest adekwatne. Raport jest adekwatny do sytuacji, jaka jest w szkolnictwie w powiecie giżyckim.
dalszej perspektywie demografia zadecyduje o wszystkim. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan dyrektor Jarosław Pinkawik, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Biznesu. Tu trzeba podziwiać pana Kazimierza, że w tak fajny sposób przygotował tą koncepcję i plany na przyszłość. Brakuje mi jednej informacji tutaj. Co zrobimy jako środowisko oświatowe, żeby ściągnąć potencjalnych pierwszoklasistów z innych powiatów? Musimy myśleć o ciekawych kierunkach kształcenia, rozpropagowaniu tych kierunków najszerzej, jak tylko się da, w całej Polsce. Być może zasadne byłoby gdzieś poszukania jakiegoś programu, projektu unijnego, który by gwarantował chętnym uczniom z dalekich tam terenów Polski przyjazd do Giżycka, zagwarantowanie pieniędzy na internat i przynajmniej na dwa weekendy dojazdu do domu. Takie projekty są w szczecińskim województwie, tam mam kontakt, próbują to robić. Należy sięgnąć po podmiot uczniowski dalej niż nasze województwo warmińsko-mazurskie. Jeśli tego nie zrobimy, no to staniemy przed tym, co pan Kazimierz tutaj pokazuje. Zamykanie, łączenie, żeby ratować stanowiska nie tylko pracy, ale i no i budynki, które niestety ponoszą, potrzebują kosztów stałych na ich utrzymanie. Myślę, że powinniśmy tu w sumie wszyscy pracować nad tym, żeby pozyskać te dusze młode do naszego powiatu, kierując się ciekawą ofertą edukacyjną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, chciałabym wskazać, że widzę służb zawodowych, czy chciałabym swoje uwagi przedstawić. To znaczy, ja tutaj popieram koleżanki i kolegów, którzy się już wypowiadali. Natomiast chciałam zwrócić na jeszcze na jedną sprawę uwagę, mianowicie na temat połączenia ewentualnie szkół w centrum. Zaczęliśmy się zastanawiać z kolegą, który bezpośrednio sąsiaduje ze mną, Centrum Kształcenia Ustawicznego. To były takie wstępne rozmowy i szukaliśmy plusów i minusów tego przedsięwzięcia. Dlaczego? To, co powiedziała koleżanka Ewa z drugiego liceum, że w zasadzie staniemy przed dylematem zwolnienia nauczycieli, bo to nastąpi. Coraz mniej uczniów. To, co powiedzieli koledzy, że jest coraz to mniej uczniów, będzie coraz to mniej miejsc do pracy. Ja przygotowałam tutaj takie zestawienie, jakie byłyby korzyści z tego połączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Zawodowych, jakie są przeszkody i jak jest obecnie. To nie znaczy, że my już teraz przygotowujemy się do tego, żeby zrobić to połączenie, żeby powstała jedna placówka. Natomiast są pewne takie plusy, nad którymi trzeba byłoby się zastanowić, czy w perspektywie tego nie zrobić. Ponieważ kończę kadencję w tej szkole, pewno pojawi się nowy dyrektor, będzie miał nową koncepcję i w zasadzie, jeżeli byśmy zrobili to teraz, to byłyby kontynuowane jakieś te nasze działania, a co zrobi nowy dyrektor, może zupełnie w inną stronę będzie chciał pójść. I tak z panem Skorupskim spotkaliśmy się i jakie widzimy korzyści z takiego rozwiązania w wyniku połączenia. Ponieważ w tej chwili szkoła moja korzysta z pomieszczeń pana Skorupskiego w wyniku porozumienia. To porozumienie zawiera pewne warunki, jakie ja muszę spełnić. Jeżeli by doszło do połączenia tych dwóch placówek, to byśmy korzystali również z wyposażenia placówki CKU. A CKU korzystałoby z nas. Nauczyciele, którzy byliby zatrudnieni w Zespole Szkół Zawodowych, skorzystaliby z możliwości otrzymania godzin w szkołach dotychczas prowadzonych przez CKU. Czyli to widmo jakby zmniejszenia etatów byłoby mniejsze. Dlatego, że pan Skorupski w tej chwili zatrudnia w swoich szkołach dla dorosłych nauczycieli, którzy są zatrudniani na rok z różnych szkół. I nawet to jest około 20 nauczycieli. Czyli tego by już nie było, natomiast w pierwszej kolejności korzystaliby z tego nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych. Biblioteka, która mieści się w budynku B, bo tak to nazywamy,
wykorzystywana byłaby przez dwie placówki, czyli przez tą jedną łącznie. W tej chwili to się dzieje. Ja udostępniam księgozbiór panu dyrektorowi i uczniom i nauczycielom, ale ma to jakiś wpływ na godziny pracy w biblioteki, czyli rozciągamy godziny pracy aż do niedzieli. Następnym plusem to byłoby no, połączenie tych dwóch placówek dałoby możliwość rozwoju jednej i drugiej placówki. Dlaczego? Pan dyrektor w swojej ofercie tej rekrutacyjnej zamieścił, że będzie prowadził kursy kwalifikacyjne w zawodzie kucharz. No, na pewno nie zrobi tego bez naszej bazy gastronomicznej. Czyli zwróci się do nas w celu jakby, no, może nie wynajęcia, bo to nie jest nasz osobisty sprzęt czy wyposażenie, ale będziemy musieli współpracować, żeby takie kursy mógł zorganizować. A nowa reforma szkolnictwa zawodowego umożliwia zarówno szkołom zawodowym, jak takim placówkom jak pan dyrektor, no, otwieranie takich, organizowanie takich kursów kwalifikacyjnych. Również pan dyrektor zaproponował kursy kwalifikacyjne w zawodzie sprzedawca. Może to zrobić w zawodzie sprzedawca, bo ma pewną bazę w CKP, ale nie zrobi tego bez moich nauczycieli, ponieważ ja mam kadrę i świetną kadrę i już w pełni wykwalifikowaną, która uzyskuje w kształceniu 100% zdawalność tej sprzedawcy, ale to są moi pracownicy, czyli jakby pan Skorupski chcąc współpracować, musi podpisywać nową umowę. Również wtedy skorzystałby technik handlowiec. Jeżeli chodzi o wykorzystanie kadry zawodowej, gastronomicznej, kadra tego typu przeszła bardzo duże, szerokie szkolenia za granicą. Jeżeli chodzi o obsługę konsumenta, o całe szkolnictwo gastronomiczne, to możemy powiedzieć w tej chwili, że dużo mają wiedzy i są osobami w pełni wykwalifikowanymi. Również byłaby tu możliwość w przypadku organizowania kursów przez pana Skorupskiego i otworzenia szkół nowych, zatrudnienie nauczycieli do przedmiotów ogólnokształcących ze szkoły, którą ja w tej chwili reprezentuję. Jeżeli chodzi o młodzież kształcącą się w zasadniczej szkole zawodowej, mogłaby kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, jeżeli pan dyrektor otrzyma takie przyzwolenie do otwarcia, dlatego że w nowym systemie szkolnictwa każdy absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, żeby zdobywać inne kwalifikacje w innym zawodzie, będzie najpierw musiał skończyć liceum ogólnokształcące. Czyli byłby to jakiś ciąg edukacyjny, który by pozwalał tym naszym uczniom zdobywać wykształcenie na wyższym poziomie. Nastąpiłaby pewna stabilność kadry, bo to, co pan dyrektor Skorupski mówi, że podpisuje umowy na rok, za rok ta kadra może się zmienić, nie musi. Czyli tej stabilności nie ma. Jeżeli kadra tegoroczna pozwoli sobie na pewne przedsięwzięcia, to druga kadra, która przyjdzie, niekoniecznie. Czyli jest to jakby działanie krótkoterminowe i po roku może nastąpić zmiana kadry. Jeżeli chodzi o, tak jak już powiedziałam na początku, o szansę kontynuowania dotychczasowych działań rozwoju szkoły, no to w przypadku zmiany dyrektora u mnie w Zespole Szkół Zawodowych, no to może być różnie. Albo dyrektor następny będzie kontynuował te przedsięwzięcia, albo będzie miał zupełnie inny pomysł. Więc w takiej sytuacji byłoby to najbardziej rozsądne. Jakie pojawiają się przeszkody ku temu? Bo wiadomo, że plusów jest dużo, ale są i minusy. No przede wszystkim rozmowa z Radą Pedagogiczną i z rodzicami. I przekonanie Rady, że to jest zasadne. No, rodziców trzeba byłoby zapoznać ze zmianą placówki, z nową nazwą. Może to spowodować jakąś dezorientację przy rekrutacji, że uczeń stara się o przyjęcie do centrum, a nie do zasadniczej szkoły zawodowej czy do technikum, mimo że takie nazwy szkół by zostały. No i następne pytanie, w której szkole nastąpiłaby redukcja administracji i obsługi, bo na pewno by minimalnie musiało do tego dojść, czyli na zasadzie targu, nie wiem, nie myśleliśmy. Co w związku z tym proponuję? Dokonać kalkulacji kosztów połączenia tych dwóch placówek, ale jednocześnie opracować taki wstępny arkusz organizacyjny, który by pozwalał
na pokazanie, jak wykształtowała się ta kadra, ilość etatów i jakie byłyby to koszty związane z funkcjonowaniem. No i oczywiście za tym powinien być opracowany jakiś projekt rozwoju nowej placówki na okres 2-5 lat, żeby zobaczyć, jak te placówki się rozwijają. No i na koniec chciałam powiedzieć, jak wygląda sytuacja obecna. Już wspomniałam o tych pomieszczeniach. Pan Skorupski rozdaje karty i pan Skorupski mi umożliwia korzystanie z pomieszczeń, ale w każdej chwili, jak zacznie się rozwijać, to powie, niestety pani dyrektor, wypowiedzenie 3-miesięczne i ja potrzebuję pomieszczenia. I pani robi, co pani uważa. Więc to jest, tak to wygląda. Natomiast z takich ważnych stron, z których pan Skorupski korzysta u mnie, to jest wspólne przeprowadzanie egzaminów maturalnych. Może powiem, że pan Skorupski nie poradzi sobie ze mnie, to może to nie będzie odpowiednie, ale jakby prosi o wyrażenie zgody przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, żeby te egzaminy, zwłaszcza pisemne, odbywały się u nas. I młodzież, która jest z liceum ogólnokształcącego, u nas te egzaminy pisze. I pan Skorupski korzysta z zespołów nadzorujących egzaminacyjnych moich nauczycieli. No i również te egzaminy ustne przeprowadzamy wspólnie. Pan dyrektor jakby przychodzi, analizujemy i dokłada nam tych absolwentów do egzaminu maturalnego. Czyli wszystko wskazuje na to, że jest dużo plusów, ale czy to zrobić już teraz, czy czekać, na to jeszcze nie mamy pomysłu z panem dyrektorem. Natomiast sygnalizuję, że mogłoby dojść do takiego połączenia i przedstawiłam tu plusy i minusy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan dyrektor Cezary Piotrowski. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście. Analiza przygotowana przez pana dyrektora Kazimierza Ambrzeka jest bardzo wyczerpująca i pokazująca, w jakim kierunku chyba czekają nas zmiany. My jako szkoła policjalna jesteśmy najmłodszym dzieckiem w systemie tutaj organu prowadzącego powiatowego, powiatu giżyckiego, ale jako to najmłodsze dziecko jesteśmy chyba dobrze traktowani. Powiem tak, czy rozpiszczani to nie, ale dobrze i na zasadach takich jak inne szkoły i z czego bardzo się cieszymy. Bardzo dobrze się współpracuje zarówno z zarządem powiatu, jak i też z bezpośrednio z panem dyrektorem Ambroziakiem, ale też co chcę podkreślić, czego nie ma w tym opracowaniu, że bardzo dobrze nam się współpracuje jako szkoła z instytucjami, które podlegają bezpośrednio czy są w strukturach nadzorowanych przez zarząd powiatu. Mam tu na myśli szpital nasz giżycki, gdzie nasi uczniowie, jak wiadomo, od 1962 roku już są i nadal pewnie będą korzystać z możliwości odbywania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych. To też jest Straż Pożarna Państwowa, w której nasi uczniowie mają zajęcia. Dobrze nam się też współpracuje z instytucjami opieki społecznej, z Domem Pomocy Społecznej i czasami z Placem Pomocy Rodzinie, jak również z placówkami niepublicznymi. Tak więc jesteśmy tu i będziemy i staramy się rozwijać. A 2012 rok będzie rokiem przełomowym nie tylko dla poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, tego tradycyjnego liceum, technikum, ale również dla nas, dla szkoły policjalnej, ponieważ wchodzą nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach i tutaj już autonomia szkoły będzie jeszcze bardziej rozciągnięta o możliwość wprowadzania własnych programów nauczania opartych na realizacji tej tak zwanej podstawy programowej. I my do tego się przygotowujemy. Odbywamy cykl kształcenia naszej kadry pedagogicznej, naszych nauczycieli. Korzystamy również z zewnętrznych edukatorów. No, jesteśmy po prostu skazani na to, żeby być na rynku edukacyjnym i się rozwijać. Dzięki również przychylnemu stanowisku Powiatowej Rady Zatrudnienia uzyskaliśmy zgodę na uruchomienie od tego roku szkolnego 2012 nowego kierunku kształcenia. Tym kierunkiem będzie technik farmaceutyczny. Będzie to ważne też wydarzenie w życiu szkoły, ponieważ dalej idziemy w kierunku kształcenia medycznego i też to należy podkreślić, zanim tą koncepcję uruchomienia nowego kierunku
wprowadziliśmy w życie, to odbyliśmy pod przewodnictwem pana starosty spotkanie z naszymi tutaj aptekarzami giżyckimi, którzy bardzo przychylnie się do tego pomysłu nastawili, też zaoferowali swoją pomoc, co jest dla nas niezwykle cenne, niezbędne, gdzie będą nasi uczniowie mogli odbywać u nich zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, a część z aptekarzy włączy się również bezpośrednio w proces dydaktyczny, w proces nauczania. Chcę też podkreślić, że nasza szkoła jest dosyć szkołą specyficzną, bo nam w zasadzie demografia, o której tu wspomniał kolega Henryk Konratowicz, za mocno nie dokucza. U nas 50%, 60% uczniów to są uczniowie z powiatu giżyckiego, a reszta to są powiaty ościenne, nawet i dalej sięgając są pojedyncze osoby z innych województw. Więc my tak naprawdę co roku, przeprowadzając rekrutację w okresie czerwiec-sierpień, walczymy o tego tak zwanego klienta i jesteśmy przyzwyczajeni do działań promocyjnych i do wyzwań, jakie stawia nam tutaj pozyskiwanie uczniów. Korzystamy z dobrodziejstw mediów i mocno się angażujemy w reklamę szkoły. Między innymi dzięki projektom unijnym, które teraz jako dwa realizujemy. Jeden będziemy kończyć w czerwcu, drugi będziemy kończyć w 2013 roku. Też dzięki przychylności zarządu powiatu mogliśmy te dwa projekty uruchomić jako szkoła autonomicznie. One są związane z naszymi zawodami medycznymi. To też jest dodatkowy atut, gdzie właśnie to, o czym na przykład wspominał kolega Jarek Kruchawicz, nasi uczniowie na darmo wyjeżdżają na staże i mają opłacone wszystko, łącznie z transportem, pobytem, wyżywieniem, więc to też jest cenne i stanowi pewien magnes przyciągający chętnych do szkoły. Można tu wiele mówić o tym, jak szkoła się rozwija. Ja tylko chcę na koniec podkreślić, że życzyłbym sobie i wszystkim Państwu, którzy tu jesteście, bardzo dobrej między nami współpracy, a zważywszy na to, co zapisane jest tutaj, na tą autonomię dyrektora, to jeśli nikt nam nie będzie przeszkadzał, to my sobie damy radę. Naprawdę. Szanowni Państwo, czytając jakiekolwiek materiały, trzeba mieć świadomość tego, w jakich to jest uwarunkowania. Od 1992 roku edukacja przeszła 33 małe reformy i 5 wielkich. Się może wydawać dziwne, ja mam to szczęście chyba wątpliwe, że prawie wszystkie te reformy wprowadzałam, ponieważ mam różne typy, no i akurat jestem dosyć długo dyrektorem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że poprzedni dyrektorzy mówili o pewnym planowaniu. Trudno jest planować, kiedy praktycznie co roku wprowadzamy jakąś jedną reformę. Jest to związane, pomijając oczywiście stabilność pracy nauczycieli, ale przede wszystkim trudno planować pracę dydaktyczną, kiedy my nie wiemy, co się będzie działo za czas krótki. Tym bardziej, że wszelkie rozporządzenia, które wchodzą od września, dotyczące tak ważnych rzeczy jak podstawy programowe, czyli planowanie nowych zawodów, planowanie rozszerzeń chociażby w ogólniakach, one zostały podpisane dopiero teraz. Natomiast na stronie ministerialnej okazały się tydzień temu, prawda? Także dlatego też zwracam uwagę na to, ja tu nie mówię o swojej szkole, no bo myślę, że tu należy w ogóle mówić o strategii rozwoju oświaty w powiecie, dlatego że tak naprawdę najważniejsze są uwarunkowania, w jakich funkcjonujemy. Łatwiej zaplanować jest pracę w szkole podstawowej czy w gimnazjum, aczkolwiek tam wprowadza się reformę. I proszę uwierzyć, że zanim ja dokończę wprowadzać, już od pierwszej klasy wprowadzę następną. I dlatego bardzo trudno jest planować w ogóle proces edukacyjny w takiej nieustająco zmieniającej się sytuacji. I nauczyciele i dyrektorzy, jeżeli czegoś pragną, to powiem Państwu szczerze, że stabilności. Ale nie dlatego, żeby nic nie robić, tylko dlatego, aby móc chociażby przeanalizować to, co wprowadzili, czy wprowadzili to dobrze. My wprowadzimy i już za chwilkę wprowadzamy nowe. I dlatego to zdanie o tej wyrozumiałości i przeszkadzaniu faktycznie jest ważne, dlatego że my sami często jesteśmy w tym pogubieniu. Taka jest prawda. Proszę Państwa, ja
Przez 10 lat prowadziłem Centrum Kształcenia jako zakład budżetowy i liczyłem pieniądze bardzo mocno. Od 2 lat jestem teraz jednostką budżetową i mi tych pieniędzy brakuje. Brakuje mi w tym budżecie, zabraknie mi 200 tysięcy. I ja wiem, że brakuje również w pozostałych szkołach. I dlatego uważam, że rozmawiamy z panią dyrektor Dawidowicz o to, żeby się połączyć, żeby zracjonalizować nasze wydatki, żeby ten rok wyjść na zero. Bo ja uważam, że w tym stanie, jak w tej chwili mamy zaplanowane budżety, wyjdziemy, no w grudniu nie będziemy mieli na płace. I uważam, że musimy coś robić i to jak najszybciej dostosowywać nasze wydatki do planu, bo niestety, ale no, będziemy mieli problem. I dlatego my chcielibyśmy się już łączyć po to, żeby zmniejszyć koszty kadry kierowniczej, zmniejszyć koszty też administracji, na pewno zmniejszyć koszty obsługi. Uczniów więcej mieć nie będziemy, więc pieniądze przychodzą z uczniem, uczniów jest mniej, więc musimy ograniczać wydatki i chcemy to robić już teraz, jakby przygotowywać się do tego momentu, bo wydaje mi się, że następny budżet będzie jeszcze gorszy. A druga rzecz jest taka, koszty kształcenia rosną. Jeżeli w tej chwili w reformie zwiększa się ilość godzin kształcenia praktycznego, to kształcenie praktyczne jest dużo droższe niż kształcenie teoretyczne. Wymaga dodatkowego wyposażenia. W tej chwili Centrum Kształcenia Praktycznego wyposażane jest w nowe maszyny, ale to centrum zwiększy się zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli zwiększą się moje koszty funkcjonowania tej placówki. I musimy myśleć, nawet założyć sobie plan taki większy, w jakim kierunku będziemy naszą oświatę prowadzili, żeby ona się bilansowała, żebyśmy mogli te pieniądze, które otrzymujemy w subwencji, żeby nam wystarczyły na wydatki. Ja myślę, że w jakimś niewielkim procencie jesteśmy w stanie pozyskać młodzież spoza powiatów, ale to nie będzie dużo młodzieży. Ja wiem, że moja placówka specjalnie ilości młodzieży się, czy ludzi dorosłych się już tam dużo nie zwiększy. Zaczynamy zawsze każdego roku jako 300 osób, w drugim semestrze jest 200 uczniów, prawda? I to tak już jest od kilku lat i tak to najprawdopodobniej cudów nie oczekujmy, że raptem sobie tutaj skądś tych uczniów weźmiemy i będziemy mieli większy budżet. Więc no ja jestem za tym, żebyśmy podjęli jakieś plany działania i to plany takiego działania, że tak powiem, na kilka lat, w jakim kierunku będziemy tą naszą oświatę prowadzić, żebyśmy nie zbankrutowali. Trudno będzie później zwalniać raptem wszystkich nauczycieli. Teraz jesteśmy w stanie, że tak powiem, dostosowywać to zatrudnienie na tej zasadzie, że jak ktoś odchodzi na emeryturę, to już później nie zatrudnimy, prawda, że te godziny będziemy łączyć. Dlatego chcemy się połączyć ze szkołem szkół zawodowych, żeby już w tej chwili rozpocząć działania, że tak powiem, oszczędnościowe, jeśli chodzi o wykorzystanie bazy i również nauczycieli. Dziękuję. Może nie chciałabym mówić o pieniądzach, chociaż poradnia jest placówką taką dość nisko finansowaną, natomiast jesteśmy świadomi sytuacji, po prostu no, trzeba sobie jakoś radzić w tej sytuacji. Natomiast ja chciałabym może powiedzieć o innej rzeczy. Moje koleżanki i koledzy, dyrektorzy szkół i placówek martwią się, że będą mieli za mało dzieci. Ja natomiast chciałabym zwrócić uwagę Państwa na to, że chyba znakiem czasu jest to, że coraz częściej dzieci i młodzież potrzebują pomocy specjalistów, psychologów, pedagogów czy specjalistów od uzależnień. Nie tylko dzieci, ale też nauczyciele, też rodzice tych dzieci. I może tak na dzień dzisiejszy problemem takim najważniejszym poradni jest brak miejsca do pracy, ponieważ moglibyśmy swoim klientom zaproponować jeszcze ileś tam innych form pomocy, ale po prostu nie mamy gdzie. I może to jest właśnie takim na dzień dzisiejszym najważniejszym problemem poradni, ale wierzę w to mocno też, że te projekty, w które wejdziemy w pilotaż projektu Menowskiego, że to projekty złożone przez powiatowy zespół, w jakiś sposób pomogą rozwiązać tę sytuację i no, wierzę w to, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam,
Czy mogę chwileczkę? Ponieważ sądziłam, że to tylko będzie wypowiedź na temat planu, który przedstawił pan Mroziak, ale skoro widzę tutaj obawy dyrektorów się pojawiły, to ja jeszcze kamyczek dorzucę do tego ogródka w takim razie, bo nie sądziłam, że tutaj o tych obawach mogę też powiedzieć. Mianowicie mówimy o oszczędzaniu, no ja jednak nawiążę do pieniędzy, bo to jest chyba największa bolączka. Zwolnienie nauczycieli dość wątpliwie jakoś będzie musiało, to będzie też trudne, natomiast mówię o pieniądzach w związku z tym, że obcięto nam budżety, ale za tym obcięciem to jest takie mechaniczne obcięcie. Natomiast w tej chwili wkracza do nas reforma, mówię o swojej szkole, o liceum, gdzie nie będziemy już mogli zaoszczędzić pieniędzy takich jak na przykład na zwolnieniach nauczycieli, na tym, że będziemy zwalniać uczniów z lekcji, które się nie odbywają. Jest tam sztywna siatka godzin, będą musiały być wykonane. Jest tam zalecany podział na grupy, będzie musiał być. I to jest, proszę Państwa, też niepokój, który się w nas rodzi, bo musimy wykonać pewne zadania narzucone nam przez MEN, tak? A tu się okazuje nagle, że ja słyszę, że będę musiała dostosować swoje zatrudnienie i swoją pracę do pieniędzy posiadanych. No niestety, ale ja rozumiem, że będę musiała oszczędzać, ale ja też będę musiała wykonać pewne zadania, które po prostu mnie obowiązują. I to mnie przede wszystkim bardzo niepokoi. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Wojciech Sawa. Ktoś z Szkolnej Bazy Sportowych? Nie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie? Bardzo proszę. Pani dyrektor jeszcze chce. To jeszcze. Ja bardzo przepraszam Panie Przewodniczący, właśnie tak nawiązując do tych potrzeb, ja myślę, że tu wszystkim placówkom bardzo potrzebny jest psychiatra dziecięcy, lekarz, specjalista, dyrektorów. My ciągle o tym rozmawiamy, panie dyrektorom, pan dyrektor mówi również, no ale może nie dziecięcy, natomiast jest to naprawdę dla nas poważny problem. Jest jeden psychiatra dziecięcy przyjmujący w centrum DCA. Jest to zdecydowanie za mało. Dzieciaki czekają w olbrzymich kolejkach. Bardzo często są przyjmowane przez kilka minut i to jest podstawą diagnozy. Więc jeżeli tutaj mogę tak na tym forum prosić o to, to bardzo proszę Państwa o jakby tutaj zmierzenie się z tym problemem. Dziękuję bardzo. Ja chciałam się odnieść do wypowiedzi pana dyrektora Kulkowika, ale potem ten wątek się przejawia oczywiście we wszystkich wypowiedziach, a dotyczy to, znaczy tak, chodzi o pozyskanie tych uczniów, może sąsiednich powiatów, może jeszcze skądś, no bo naszych już brakuje. Natomiast ja tu chciałam szczególnie nawiązać do szkół poza liceami ogólnokształcącymi, do szkół, które kształcą w jakichś zawodach. Proszę Państwa, a może po prostu zwabiać uczniów tym, że będziecie dobrze uczyć zawodu. Może się za to trzeba wziąć. Może nie oczekiwać darmowej bursy, przejazdu, tu śmu, tylko po prostu dobrze uczyć, żeby pracodawcy wiedzieli, że słuchajcie, uczniowie z Giżycka to są super wykształceni. My ich wstawiamy do swojej firmy i oni od razu świetnie robią. A dlaczego tak mówię? Mówię na podstawie sprawozdania z egzaminów zawodowych, które otrzymaliśmy jako my radni we wrześniu za egzaminy czerwcowe. Nie mam tutaj tego przy sobie, ale przyniosę na następną sesję, gdzie na 22 osoby zdają dwie egzamin zawodowy. I wy chcecie jakieś bursy za darmo? Wy się weźcie za kształcenie zawodowe. Mówię, jak może być, żeby na 22 osoby w danej klasie, w danej specjalizacji zawodowej dwie zdawały? Ja do dzisiaj nie otrzymałam odpowiedzi, dlaczego w poszczególnych szkołach tak jest. Może mi na to odpowiecie? Jedno zdanie. Ta wypowiedź wzbudzi na pewno reakcję. Ale ja, proszę Państwa, powinienem może wypowiedzieć się przed dyrektorami, bo o co chodzi w tej polityce, którą Państwo tutaj otrzymaliście, tym materiałem. To jest nazwane szumnie polityka, ale pamiętajmy o pewnym podziale. Jest pewna polityka edukacyjna państwa, która zakłada w tej chwili
nowy program w szkolnictwie zawodowym. W tej chwili akurat do liceów też wchodzi nowy program. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że już w pierwszych klasach w liceach nie będzie profili, tylko będą dopiero rozszerzenia pojawiały się w następnych klasach. Jest to polityka państwa, jest to polityka edukacyjna, o której zresztą pani dyrektor Rosa mówiła, że po prostu pewne rzeczy będzie każdy z dyrektorów, każda szkoła będzie musiała realizować. Co należy do nas, do samorządów, nie tylko powiatowego, bo podobne problemy tylko na niższych szczeblach, czy też na szkolnictwie zawodowym, ale policjalnym, mają samorządy pozostałe, czy samorządy gminne, czy nawet i wojewódzkie. Do nas przede wszystkim należy kwestia stworzenia warunków do realizacji polityki edukacyjnej państwa. A nie mamy wpływu. My możemy oczywiście zgłaszać swoje postulaty, ale to możemy sobie zgłaszać. Natomiast jeżeli ta polityka jest już ubrana w jakiś przepis, no to niestety jako kawałek organów wykonawczych musimy ją wykonywać. Do nas należy kwestia utrzymania w odpowiednim stanie bazy, zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia do realizacji tej polityki edukacyjnej. Pani dyrektor Urszula Knyps-Dawidowicz, bardzo się cieszę, że toczą się dyskusje już między dyrektorami co do łączenia szkół, ale proszę Państwa, jest tutaj pewna koncepcja tylko założona, dlatego że ja na przykład jeszcze nie jestem, pani dyrektor, przekonany dzisiaj, czy zespół szkół zawodowych powinien się łączyć z Centrum Kształcenia Ustawicznego, a być może powinien się połączyć z zespołem szkół kształtowania środowiska. Takiej analizy na dzisiaj nie mamy, dlatego że być może Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego to powinna być jednostka, która powinna zarabiać, o czym pan dyrektor również mówił, zarabiać nie tylko na uczniach i prowadzeniu szkół, ale na prowadzeniu kursów dla osób dorosłych, dla przekwalifikowania osób, które powinny być szukać pracy w innym zawodzie. Tego jeszcze na dzisiaj takiej analizy nie mamy. Więc taką dyskusję powinniśmy sobie odłożyć na później. Być może wcześniejsza rozmowa, chociażby nasza z panią przewodniczącą, mówiła o tym, że dzisiaj przedstawiamy praktycznie ten materiał, który państwo macie, to przedstawia taki stan faktyczny na dzisiaj, bo są tam elementy pewnych postulatów, ale do pewnych decyzji, które przed nami stoją, to powinniśmy się przygotować i chyba takim właściwym momentem byłaby jesień, a ona by również pokazała, dlaczego jesień? Dlatego, że nabór, o którym ja już Państwu dzisiaj mówiłem, nabór pokaże, czy rzeczywiście ta tendencja spadkowa ilości uczniów w naszych szkołach będzie bardzo ostra, czy być może łagodna. To również pokaże, na ile Państwo dyrektorzy podejmą działania marketingowe, bo tak je trzeba określić, ściągające uczniów do swoich szkół. Myślę, że nie można podejmować decyzji tak istotnych w tak nagły sposób. Nie unikniemy łączenia szkół na pewno. To się dzieje już u naszych sąsiadów. Już wiemy, że w Ełku do takich połączeń dochodzi, jest to o wiele większe miasto. Zresztą Państwo na pewno słyszeliście w dużych miastach już takie połączenia, takie likwidacje szkół mają miejsce. U nas całe szczęście jeszcze do tej pory na razie ograniczała się ilość oddziałów. Ten rok pokaże rzeczywiście tą tendencję w sposób chyba znaczący, ale też pokaże, na ile dyrektorzy naszych szkół będą się starali o to, żeby uczniów pozyskać. Pani dyrektor Rosa wspomniała o takim sztucznym obcięciu budżetu, znaczy planów finansowych, dokładnie mówiąc.
Nie jest to sztuczne i automatyczne, dlatego że owszem, to jest oparte na wynikach finansowych z roku poprzedniego, a one będą podlegały, te plany finansowe, korekcie i o tym będzie decydowała ilość uczniów w Państwa szkołach, więc to nam klient dyktuje to, gdzie pieniądze będą się znajdowały. Więc nie jest to pewien automatyzm tak do końca. Proszę Państwa, wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, jest to materiał dosyć wstępny. Jak widać, wzbudza już dyskusję i wzbudza dużo zainteresowania. Ja niestety jestem świadkiem wizyt nauczycieli, przed którymi staje wizja utraty pracy już w tym roku, bo tak się niestety stanie. Niestety nie możemy powiedzieć, tak jak w przypadku szpitala dzisiaj powiedziałem, czy niedawno powiedziałem panu dyrektorowi, niestety taka strata jest niedopuszczalna i nie zatwierdzimy takiej straty. Tak w przypadku szkół też niestety musimy powiedzieć, że więcej pieniędzy nie będzie, dlatego że subwencja, część oświatowa subwencji ogólnej jest obliczana na ucznia. I niestety musimy sobie poradzić z tym, iż będziemy tych pieniędzy mieli coraz mniej. Nie będzie się to prawdopodobnie wiązało z zamknięciem szkół zupełnie, z, nie wiem, likwidacją budynku, bo aż dane demograficzne, które tak analizowaliśmy na przestrzeni poszczególnych lat, aż do tego chyba nie doprowadzą. Natomiast połączenie szkół rzeczywiście jest bardzo, bardzo realne. Ale z drugiej strony też proszę spojrzeć to, co od nas zależy. Ja myślę, proszę Państwa, że staramy się reagować na to, co się na rynku pracy dzieje. Te nowe kierunki, które próbujemy uruchamiać, one są po jakiejś analizie rynku uruchamiane. Nie wiem, czy się ta farmaceutyka, czy się uda. No spróbujemy, chcemy spróbować tych mechaników samochodowych. Warsztatów jest coraz więcej samochodowych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Samochodów jest coraz więcej. Samochodów też jest coraz więcej, Pani Stanisławie, to jest prawda. Więc to rzeczywiście, proszę Państwa, zależy od nas, a więc to mieści się w tej naszej polityce. Ale nie wszystko od nas zależy. No nie wszystko od nas zależy. Więc proponuję skupić się rzeczywiście na tym, żebyśmy się zastanowili nad funkcjonowaniem bazy, nad jakością tej bazy, rzeczywiście nad jakością nauczania, bo uczeń przyjdzie tam, gdzie będzie jakość nauczania, ale też nad ciekawymi, nowymi kierunkami, bo one też ściągają uczniów do nauki. I to są, myślę, te główne kierunki, nad którymi powinniśmy się zastanawiać. Bo dyskusja nasza na temat, czy program szkolnictwa zawodowego jest słuszny, czy niesłuszny, to na Radzie Powiatu nie ma sensu. Także na razie to wstępnie, przepraszam, że przed dyrektorami tego nie powiedziałem, tylko wstępnie. Bardzo proszę, Ja tylko jednym zdaniem chciałbym, żeby Pani Radnej Balasek powiedzieć. Jeśli Pani dokładnie analizowała wyniki, informacje, które Pana może posiada z wyników egzaminów zawodowych, to bardzo bym prosił się wgłębić w jeszcze dokładniejsze statystyki mówiące o tym, z jakim poziomem umiejętności i wiadomości przychodzi gimnazjalista do nas, a z jakim wychodzi. Niejednokrotnie u nas się dopiero uczy liczyć i pisać. I jeśli taki uczeń niepisaty, nieczytaty przychodzi i zdaje maturę, to jest dla nas sukces edukacyjny. Także ja naprawdę nie jestem znawcą spraw medycznych i się na takie tematy nie wypowiadam, ale w oświacie pracuję 30 lat i trochę się na tym znam. Na pewno zostaliśmy w jakiś sposób prowokowani do
tutaj do wystąpień przez panią radną Walasek, ale jeśli chciałam do pana starosty tak ustosunkować się do tego, co pan powiedział, to była moja między innymi propozycja. To nie znaczy, że nie szukamy innych, także my nie oczekujemy już i teraz, ale to znaczy my myślimy nad tym, żeby coś sprawić. Natomiast do wypowiedzi pani Walasek. Uważam, że bardzo głęboko krzywdzące jest stwierdzenie, bierzcie się do roboty. Uważam, że każdy z dyrektorów zawodowych, który tutaj jest, to bierze się do roboty. Nie wiem, czy pani radna widziała statystykę dokładną wyników egzaminu. Jeżeli zdarzył się jeden zawód, wyniki egzaminu, już nieważne w której szkole, że rzeczywiście tak było, to proszę spojrzeć na inne zawody. Technik organizacji usług gastronomicznych 100% zdawalność. Kucharz małej gastronomii 100% zdawalność. Sprzedawca 100% zdawalność. Elektromechanik 100% zdawalność. Monter elektronik 100% zdawalność. Mamy niektóre wyższe niż średnia krajowa. Czy my naprawdę nic nie robimy? Ja, tak jak powiedział kolega, nie znam się na sprawach medycznych, nie zabieram głosu i na podstawie jakiegoś przypadku, że popełnił błąd lekarz, oceniam całą służbę zdrowia, że trzeba się brać do roboty, bo coś tam się dzieje. Uważam, że szkoły pracują bardzo dużo. Jesteśmy w tej chwili po kompleksowej ewaluacji przeprowadzonej z nadzoru z kuratorium. Otrzymaliśmy literki B. A za tym idą wysokie wyniki i wysoka jakość pracy i ja uważam, że jest to głęboko krzywdzące, jeżeli mam przyjąć to sformułowanie, co pani radna wraz się wypowiedziała. Ja przepraszam tylko pani przewodnicząca, ja poprosiłam, żeby pani skarbnik znalazła te materiały, właśnie to było na sesji wrześniowej i po prostu nie pokażę, przedstawię państwu z tabelki. Nie będzie tam, że jeden zawód czy jeden uczeń nie zdał, tylko będziemy mieć wiarygodny materiał. O jednym uczniu czy jednej specjalizacji bym w ogóle nie zabierał głosu. Proszę państwa, myślę, że nie to jest celem dzisiejszego spotkania. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest przymierzenie się do tego, co nas w przyszłości czeka, tak jak reforma służby zdrowia i problemy szpitala, którymi się zajmujemy już drugi rok i ciągle są jeszcze nierozwiązane, tak będzie nas czekała oświata. I dlatego też dzisiaj mieliśmy okazję, żeby poznać stanowiska różnych osób zainteresowanych tym problemem. Decyzje będą podejmowali radni, ale ze szkołą w jakiś sposób jest każdy z nas związany. W związku z tym nie jest to sprawa, którą można sobie załatwić na jednej sesji czy na jednym posiedzeniu. To jest dopiero wstęp do przyszłych podejmowania przyszłych decyzji. I wydaje mi się, że, no ponieważ ja jestem też nauczycielką, wydaje mi się, że trochę pani radna, jak to mówią młodzi, pojechała po bandzie. Ale przepraszam pani, tak. Ja przedstawiłam nieprawdziwe wyniki. Tak, to prawda. Czy pani pamięta tą sesję, tak, że pan Ambrożek na komisji nie umiał tego wyjaśnić? Tak, ale to nie pozwala nam na tego typu ogólnienia. To zupełnie inna sprawa. A ja szukam chętnych uczniów. Bardzo proszę pan dyrektor Kowalewa. Tak. Krótkie, żeby one były treściwie oddające to, co chcę. Zawód nauczyciela jeszcze należy do najbardziej społecznikowskich w Polsce. Pierwsze. Druga. Widziałem dużo szkół na zachodzie. Polska szkoła, jeżeli chodzi o poziom kształcenia, jest na górze w Unii. Jeszcze kształci najlepiej, więc dlatego polscy fachowcy są pożądani. Trzecie, szkoła na zachodzie 300-400 uczniami jest szkołą bardzo dużą. Tam są duże przestrzenie. My tych przestrzeni na razie nie mamy, bo nasze szkoły mimo wszystko są przepełnione. Budynki, jeżeli chodzi o kubatury, bo to szkoły nie były na kilkaset uczniów, co i w tej chwili co mamy. Czwarta rzecz. Nagrodę Nobla dostali ekonomiści, którzy stwierdzili, że molochy nie są ekonomiczne. Ostatnio. Więc ja też uważam, że molochy nie są ekonomiczne. Należy zachować autonomię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marek Skalny.
głos w obronie niejako szkół, dyrektorów i kształcenia zawodowego. Otóż musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy nasz powiat, jeżeli mówimy nawet, że zdawalność egzaminów zawodowych jest w niektórych przypadkach słaba, to czy nasz powiat w tym sensie wyrównia się w sposób negatywny? Myślę, że nie. Myślę, że nasz powiat jest dokładnie na tym samym miejscu, na którym są inne powiaty, czy też inne powiaty w naszym województwie, czy też inne powiaty w naszym kraju. Tu akurat nie dzieje się nic nie wiadomo jakiego, żebyśmy nagle alarmowali nie wiadomo jak. Po pierwsze, myślę, że nie należy utożsamiać zdawalności z poziomem kształcenia. To tylko na chłopski rozum jest to zależność. Natomiast musimy pamiętać, proszę Państwa, że tak naprawdę egzamin praktyczny, ten, o którym mówimy, z punktu widzenia ucznia, tak naprawdę nie do końca ma znaczenie. Nie do końca jest istotny. Dlatego też uczniowie po prostu bardzo często nie przywiązują do tego wagi. System jest chory gdzieś tam na górze, a nie kształcenie na poziomie naszym. I to jest prawda. Jeżeli się coś zmieni w systemie, to wtedy być może coś się zmieni tutaj również. Tyle, dziękuję. Się trochę prostuję. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że będę chciała troszkę tutaj pogodzić stanowiska, dlatego że tak naprawdę, jeżeli już dyskusja zeszła na dosyć duży poziom ogólności polskiego systemu oświaty zawodowej, w ogóle ponad podstawowej i tak dalej, no to jesteśmy oto właściwie wszyscy ofiarą wadliwego systemu kontynuowanego, przeciąganego w Polsce już zbyt długo. Jest w tej chwili problem oświaty dla powiatów wielkim obciążeniem finansowym i dziwię się Związkowi Powiatów Polskich, o którym tak ładnie mówił pan wicestarosta, że tak jak w ochronie zdrowia z tego czasu wykazywał aktywność skuteczną i potrafił wszystko, niech powiaty zrobią, subwencje zmniejszymy, a może coś połączyć, a może coś zamknąć, a może nie ma polityki państwa w tej mierze, w tym względzie. Nie ma należytego podejścia do tej demografii. No cóż to takiego demografia? To Ambroziak weźmie tabelkę i wyliczy, ile będzie uczniów tutaj do 2030 roku. To nie są jakieś skomplikowane rzeczy, żeby przewidzieć, jak się będzie zasilanie w uczniów odbywało. To jest w tej chwili sytuacja z oświatą taka jak tornado. Trąba powietrzna przychodzi i wysysa wszystko z jakiegoś miejsca, zostawia grunt. Tak może trąba powietrzna oświaty zdemolować budżety powiatu. Ale kto jest temu winien? Będzie, proszę Państwa, tak jak z reformą emerytalno-rentową, jak z emeryturami. Za kilka lat się okaże, że tak jak emerytury nagle gwałtu rety będziemy po 200 zł dostawać, to trzeba wydłużyć wiek do 67 lat. Tak trzeba będzie z oświatą coś robić i trzeba będzie je zamykać szkoły jak PBR-y kiedyś. Dekretem, prawda, państwa najwyższym, bo już w ogóle utrzymać się dalej nie ma sposobu. I tutaj, o ile powiat, tak chyba jak słusznie powiedział pan starosta Czarzyński, robi co może, o tyle nasz żal i nasze pretensje powinniśmy kierować do rządzących, do wieloletniego, kilkunastoletniego, tam kilkunastu, dwudziestoletniego zaniedbania problemów oświaty przez państwo polskie. Dlaczego? Bo państwo się boi. Bo nasz rząd, kolejne rządy właściwie od 89 roku, jak ktoś tupnie, to on kuca rząd, bo się boi. Tak samo się boi nauczycieli, tak samo się boi, bo przestraszył lekarzy czy farmaceutów i trzeba wszystko odkręcać ogonem kota do przodu. Tak samo jest i z oświatą. Dlatego spróbujmy się tak skupić, jak powiedział pan starosta słusznie, na tym, co możemy zrobić na naszym podwórku. Jak nie dać się ogłupić, jak nie dać sobie odebrać pieniędzy, jak racjonalnie planować zatrudnienie, jak wykorzystać te zasoby, marne, za małe, za niskie te zasoby, które mamy na oświatę,
jak wykorzystać je tu sensownie na miejscu. A nauczyciele, no cóż nauczyciele, no to nie, to jest tajemnica Poliszynela, że jest ich za dużo i że jakość tego szkolenia, tego kształcenia nie jest może jakąś z najwyższej półki na poziomie Uniwersytetu Harvardzkiego. No nie jest i trudno i tak, i jak powiedział Wałęsa, w takie konie jadę, jakie mam. Mamy takich nauczycieli, taki poziom oświaty, ale jeżeli jako powiat, jako radni i dyrektorzy szkół możemy razem, wspólnie, bez żadnego konfrontowania się tutaj, zrobić coś pożytecznego, żeby się nie dać zwariować jeszcze, zwłaszcza przy tym kompletnym braku pomyślunku i przeprowadzeniu jakiejś sensownej, długofalowej reformy, jeżeli możemy coś zrobić tutaj dla tych naszych dzieci, dla naszych uczniów, to róbmy. Bez sporów, bez kłótni, bez wytykania się wzajemnego, ale też bez uderzania się w cudze piersi. To jest akurat obiektywna prawda. Mogą sobie Państwo poczytać, jak ta zdawalność wygląda. Ja pamiętam, jak pan Ambroziak zbladł na tej komisji, trochę mu szczęka osunęła się, bo może nie do końca te dane znał. I no faktycznie głupia sprawa. Dla mnie, jako prostego obywatela, który się ma mało znany o świecie, ta zdawalność jest jakimś wskaźnikiem. No nie wiem jeszcze, jakich innych lepszych szukać. Może powinniście je bardziej upublicznić, te wskaźniki. Będziemy, nie wiem, oceniać na podstawie tam, nie wiem, kolczyków w uchu. No. Ale takie też Państwo, nauczyciele, nie mają się co obrażać, tylko brać pod uwagę choćby to, jaki jest społeczny odbiór tej grupy zawodowej. Tak jak każda grupa zawodowa musi się znaleźć w jakimś kontekście, lekarze też. Także ściany płaczu, żeśmy w zasadzie wysłuchali od Państwa. Mało tutaj było jakichś elektryzujących nas wiadomości, wieści, które by podtrzymali nas na duchu i pokazały, że też ta grupa społeczna i zawodowa o wielkim obowiązku obywatelskim do spełnienia, edukacja, nie ma społeczeństw biednych na świecie, są tylko źle rządzone i źle wyedukowane. Więc jeżeli Państwo rozumieją tą swoją, przepraszam za górnolotne słowo, ale misję, to się z nami spierać nie będą, bo nie jest w niczyjej intencji spośród rady, czy zarządu powiatu, czy w ogóle kogokolwiek przycisnąć do gleby tą grupę zawodową, ale też muszą Państwo się elastycznością wykazać jakąś. Właśnie jeżeli nie chce tego zrobić za nas władza publiczna, nie chce Państwo zrobić, to sami na swoim podwórku postępujmy. Kurczę, no, podstawowe dwie rzeczy. Sensownie i uczciwie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Ja odpowiem, jako że jestem dyrektorem szkoły, która ma dobre wyniki nauczania, więc nie dołączę do tej ściany płaczu. I chciałam powiedzieć tylko, że moi nauczyciele dobrze uczą i do czego tutaj zmierzam? Że mimo, że mamy dobre wyniki, to teraz jeszcze ta reforma, akurat wróciłam też ze szkolenia, proszę Państwa, nie będzie rewelacyjnych wyników, ponieważ czego od nas żądają, proszę Państwa? Żądają od nas, byśmy uczyli i wymagali minimum. Minimum. Tak usłyszeliśmy. I kiedy oburzyliśmy się na obniżenie poziomu kształcenia, otrzymaliśmy taką broszurę, bardzo ciekawy artykuł, szkoły nieogólnokształcące. Nieogólnokształcące. W którym była przeprowadzona bardzo smutna i dogłębna diagnoza tego, że im mniej się od ucznia wymaga, tym mniej ją wymaga od siebie. I szkoły, które będą miały bardzo wysokie wymagania, będą powoli musiały te wymagania obniżać, jeśli będą się chciały utrzymać. Ponieważ jeśli uczeń ma do wyboru mało się uczyć, zdać maturę i tak się dostać na studia, bo jest niż demograficzny, i dużo się uczyć, lepiej zdać maturę i też się dostać na te same studia, to on wybierze jednak tę szkołę, gdzie się nie będzie wysilał. Proszę Państwa, z mojej szkoły już kilku uczniów odeszło, tłumacząc, że szkoła to im się nawet podoba. Ale no nie, no te wymagania to po prostu nie do zniesienia. Dziękuję bardzo. No, tak, proszę bardzo. Wobec tego jestem tutaj w posiadaniu dokumentu, który jest zatytułowany Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, czyli
te egzaminy widać są elementem realizacji zadań oświatowych, a nie tam nie wiadomo, jak tutaj słyszałam, że właściwie to o niczym nie świadczą. I tutaj egzamin egzaminem, ale to, o czym ja mówiłam, dokładnie nazywa się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Czyli czy uczeń ma kwalifikacje zawodowe, czy on może wykonywać ten zawód, a nie, że sobie jakiś egzamin zdał ręcznie. Tak jest napisane, przepraszam, ale tak jest napisane. Jest to jakaś tam kwalifikacja. I teraz tak, powiem, o ile faktycznie zespół szkół zawodowych tylko tutaj w jednej klasie ma, przepraszam za wyrażenie, obsługę to technik hotelarstwa, gdzie na 46 zdających 23 nie zdało 50%. Reszta to są pojedyncze osoby, może dlatego też i średnio ma pani zdawalność 71%. Gratuluję, jest to jedna z najwyższych. O ile jeszcze, proszę Państwa, w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, no, technik, jako technik budownictwa na 30 osób 12 nie zdało, technik rolnik na 18, 13 nie zdało, czy na technik architektury krajobrazu na 31, 21 nie zdało, myślę, że to nie grozi jeszcze niczemu, ale jeżeli w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych na egzamin technik elektronik na 10, 6 nie zdało, a technik elektryk na 12, 10 nie zdało, ja bym się bał, żeby do mnie taki elektryk przyszedł do domu coś robić. Nie wiem, czy każdy z Państwa by chciał. Na 12 zdających 10 nie zdało. Na technik teleinformatyk na 14, 13 nie zdało. Technik ekonomista na 17, 12 nie zdało. No proszę Państwa, no kurczę, mechatronik na 18, 11 nie zdało. A w Centrum Kształcenia Ustawicznego do szkolenia nauczycieli na technik administracji, co nie wydaje się strasznie może bardzo trudnym, ale ja jestem zwykły, prosty lekarz, na 17, 10 nie zdało. Ma pan, nie ma pan, a jest pan dyrektor, ma pan 40% zdawalność. Proszę Państwa, to są dokumenty, to nie są jacyś pojedynczy ludzie, ja wszystkich nie przeczytałam. Proszę, to jest dostępne w Biurze Rady. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jacek Jawski. Proszę Państwa, ja zawsze mówię i będę mówił, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I mi się wydaje, że w naszym środowisku no, są mądrzy ludzie i będą tak postępować, żeby w naszym środowisku wszystko grało. Ale chciałbym poruszyć się jedną sprawę. Otóż mi się wydaje, że należałoby uaktywnić związki zawodowe nauczycieli. Uaktywnić. One są dość silne, tylko może też nie w tym kierunku, w którym kierunku powinny działać. A mianowicie szkoła nasza, i to jest błąd właśnie tych zaniedbań wieloletnich, nauczyciele muszą bardzo dużo wypełniać różnych sprawozdań, dokumentów papierkowych, i związki zawodowe powinny na ten temat wnosić swoje petycje i walczyć z tym, żeby było jak najmniej, a jak najwięcej czasu powinno być poświęcone na edukację ucznia, na nauczyciela, bo Polska stoi chyba na przedostatnim miejscu w Europie, gdzie uczniowi poświęca się najmniej czasu na naukę. To jest przedostatnie miejsce. Inne państwa mają 18 godzin, 16, 14, 15, a nasza ma ile tam? 6 czy 5 godzin. Mi się wydaje, że w tym temacie i tu razem ze związkami powiatów polskich po prostu powinno się dać popalić Ministerstwo Edukacji. Bo ja nie wiem, ale drodzy Państwo, nie obraźcie się, co powiem. Nie obraźcie się. Wizerunek i zachowanie się pani minister edukacji obecnej, nie mówiąc o poprzedniej, no, nastręcza wiele, wiele, wiele do życzenia. Naprawdę. Mówię o samą odpowiedzialności. No, samą odpowiedzialności. Także 100 dni było pracy rządu. Ja osobiście oglądam dzienniki. Osobiście po prostu ją ostatnio dopiero pierwszy raz zobaczyłem. Ja myślę, że pani radny do rzeczy.
Także to tak wygląda i to mi się wydaje, że należałoby walczyć z górą, a nie tutaj no, tworzyć takiej atmosfery bardzo złej na dole. Walczyć z górą. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan dyrektor może prokurat i mam nadzieję, że to już się zbliżamy do końca. Tak, dlatego że pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, gdybym był na przykład radnym, podniósłbym już dawno rękę, żeby zagłosować głosem formalnym, zakończyć tę dyskusję. Chcę, ja niezależnie od tego, co tutaj państwo żeście mówili, nie chcę i tam nie chciałem w tym opracowaniu powiedzieć nigdy, że jest u nas idealnie, ale że po prostu mamy pewien program do tego, żeby pracować. Bardzo obszerną część tego opracowania, które państwo przedstawiłem, zajmuje sprawa programów, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Ja dodam, że dopiero może od 1 września, dzięki właśnie tymże programom, projektom, będziemy mieli dobre warunki do kształcenia zawodowego. To tak troszeczkę tutaj polemicznie mówiąc o tym, ale i realizacja po prostu tego zadania jest jak gdyby dla nas teraz najważniejsza. Jest tam naprawdę bardzo dużo po prostu zadań. Jeśli można państwo o coś prosić, to naprawdę nie przeszkadzajcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Do końca pewnie zmierzać, ale jednej może małej rzeczy takiej na przyszłość, bo zwracam się też do państwa dyrektorów w obecności radnych z taką pewną propozycją. Mały element tej naszej partii, to co od nas zależy. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, myślę, że wszyscy zauważyliśmy, że w ostatnim okresie, kiedy możemy korzystać z pieniędzy europejskich, a szczególnie państwo mogliście korzystać w jakiejś mierze z kapitału ludzkiego. Pojawili się u was aktywni nauczyciele. Na pewno zauważyliście, kto jest aktywny, kto opracowuje projekty, kto chce wdrażać swoje pomysły na nowe pomysły nauczania. Ja uważam, że taki kierunek, że promowanie tych nauczycieli, tych aktywnych właśnie, to taki powinniśmy przyjąć w tej swojej polityce. Bo mówimy też o bazie, o pieniądzach, ale może te małe pieniądze należy również zwrócić w kierunku ludzi, którym się chce. Bo myślę, że ten okres wykorzystania szczególnie programu Kapitał Ludzki również pokazał właśnie tych ludzi aktywnych. Także od razu państwu mówię, że jeżeli chodzi o zarząd powiatu, to na pewno przychylnie będziemy patrzyli na te szkoły, gdzie się promuje nauczycieli, którzy mają własne pomysły. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Proszę bardzo. Proszę państwa, no musiał być jakieś zakończenie. W związku z tym, że dyskusja była bardzo długa i pewne kwestie, które padły na samym początku, rozmyły się w międzyczasie, ja pozwolę sobie przypomnieć, że tematem tego punktu była polityka oświatowa w powiecie giżyckim, że w związku z tym dokument opracowany przez pana dyrektora Ambroziaka i powiatowy zespół był przyjęty przez Komisję Edukacji i został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że pan przewodniczący Komisji Edukacji jest przytomny i reaguje właściwie. Dziękuję pięknie. Dziękuję również za udział w dyskusji. Dziękuję wszystkim dyrektorom, dziękuję państwu radnym, panu staroście, co było celem naszym. Celem było to, żebyśmy postawili swoje stanowisko, żebyśmy również zaczęli myśleć o tym, co będzie w przyszłości, bo tak jak mówiłam na początku, będziemy musieli podejmować te decyzje. Na pewno niełatwe, ale nie chciałabym, żeby to trwało tak długo, że ktoś czegoś nie wie, że się dopiero w trakcie dowiaduje, że trzeba przekonywać. Ja myślę, że
Państwo Dyrektorzy usłyszeli to, co tutaj radni mają do powiedzenia, przeanalizują, spróbują porozmawiać ze swoimi nauczycielami na ten temat i że to potem do nas wróci, bo będziemy nad tym po prostu pracować.